Pieniądze na rozwój firm są na wyciągnięcie ręki. Trzeba tylko wiedzieć, jak po nie sięgnąć. Mają w tym pomóc przedstawiciele instytucji finansowych i pośredniczących przy pozyskiwaniu środków unijnych. 20 czerwca w Starej Kopalni odbędzie się spotkanie dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskiwaniem dofinansowań ze środków europejskich. Dla wielu firm to szansa na poszerzenie swojej oferty, modernizację wyposażenia czy polepszenie warunków pracy. Zdaniem prezydenta Wałbrzycha Romana Szałemeja, nasz region ma pewne braki względem centrum czy północą województwa pod względem małej przedsiębiorczości, dlatego tak ważne jest ich wspieranie. Od wielu miesięcy promujemy zarówno fundusze związane z ZIT-em aglomeracji wałbrzyskiej, ale również z działaniami o charakterze horyzontalnym, czyli z wszystkimi funduszami, które wspierają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. To właśnie poprzez inwestycje, poprzez rozszerzanie swojej działalności tutaj na lokalnym rynku, poprzez uzyskiwanie coraz większych dochodów, przedsiębiorcy budują czy wspierają rozwój lokalnej społeczności oraz budują lokalny dobrobyt. Nie tylko dlatego, że dostarczają podatki do budżetu miasta, które następnie są inwestowane chociażby w infrastrukturę techniczną czy społeczną, ale także dlatego, że dają pracę i to stabilną pracę mieszkańcom Wałbrzycha czy aglomeracji wałbrzyskiej. Prelegentami podczas spotkania z przedsiębiorcami będą głównie przedstawiciele firmy Profesjonalne Doradztwo Biznesowe z Jeleniej Góry. Przedstawią oni możliwości, jakie dają fundusze unijne i wskażą konkretne przykłady wykorzystania tych środków. Jest z pewnością o co powalczyć, tym bardziej, że w najbliższej perspektywie czasowej zostanie ogłoszony bardzo popularny przez przedsiębiorców konkurs, to jest poddziałanie 152, wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej w sektorze przedsiębiorstw małej i średniej przedsiębiorczości. Tu należy zaznaczyć, iż jest to konkurs dla przedsiębiorców funkcjonujących na rynku już ponad 2 lata. Ogłoszenie o konkursie będzie 30 czerwca. Fizyczny nabór wniosków rozpocznie się na początku września bieżącego roku. Pula środków przeznaczona na to działanie to około 12 milionów złotych. Na spotkaniu obecni będą także przedstawiciele Funduszu Regionu Wałbrzyskiego i Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park. Start o godzinie 11 w Starej Kopalni.